Laureat Nagrody Specjalnej Kryształowa Brukselka 2020. Profesor Tadeusz Burczyński jest dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Instytut przez ponad 20 lat pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego do kolejnych programów ramowych Unii Europejskiej. Profesor Burczyński jest wybitnym uczonym w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji materiałów, zwłaszcza mechaniki komputerowej i sztucznej inteligencji, a także członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Za swą działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Szczególne miejsce w dorobku laureata zajmuje współpraca międzynarodowa. Profesor prowadził interdyscyplinarne badania naukowe w międzynarodowych zespołach badawczych na wielu renomowanych uczelniach europejskich i amerykańskich. Profesor Burczyński jest ekspertem Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, Francuskiej Narodowej Agencji Badań oraz rządu hiszpańskiego. Zainicjował krajową dyskusję i wypracowanie rekomendacji na rzecz zwiększenia liczby grantów ERC, pozyskiwanych przez polskich naukowców. Profesor jest autorem lub współautorem ponad 550 publikacji, a także raportów dla instytucji unijnych. Od 2018 roku Tadeusz Burczyński jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. W parze z bogatą i efektywną pracą naukową i edukacyjną laureata idzie jego ogromne zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz środowiska naukowego. Jako dyrektor Instytutu zadbał o prestiż naukowy jednostki i stabilną sytuację finansową. Szczególną atencją objął zadania Instytutu w zakresie zwiększenia udziału Polski w programie Horyzont 2020, uznając jako główny cel pełne wykorzystanie kompetencji i ponad 20-letniego doświadczenia eksperckiego zespołu krajowego punktu kontaktowego. W ostatnich latach laureat był osobiście zaangażowany w strategiczne działania krajowego punktu kontaktowego do Horyzontu 2020, prowadzone wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, agencjami i środowiskiem naukowym, co w efekcie doprowadziło do 50% wzrostu udziału Polski w programie Horyzont 2020.